Witajcie serdecznie. Kolejny odcinek z This War of Mine. Mamy 10 dzień, z tego jak dobrze pamiętam. Tak jest, 10 dzień i kontynuujemy po naszej nocnej eskapadzie, która była handlem, jak dobrze pamiętam. Handlowaliśmy spirytusem. Znowu nas zaatakowali, zabrali nam trochę rzeczy. Nikt nie został na szczęście ranny. Niedobrze zabrali nam wodę i cukier. Bardzo jestem z tego niezadowolony. I teraz tak. Żarcia mam dwie konserwy, więc lipa. Ty jesteś bardzo zmęczony, więc idziesz spać. Ty sobie zeżersz konserwkę. Też spać. Jak on jest bardzo zmęczony. Ciekawe czy... Nie, chociaż w sumie jak się wyśpi, to powinno być git. Teraz pytanie. To zabiera nam 10. Dobra, zróbmy najpierw piecyk. Myślę, że to będzie dobre dla niego miejsce. Będziemy podnosić temperaturę, jeżeli spadnie mniej niż 15, to będziemy mogli coś tutaj przycieplić. No ale wiadomo, że ze względu na to, że mamy te dwie dziury, które jakby nie patrzeć będziemy musieli załatać już niedługo. No i też z tego co tutaj Pawle mówi, no też dobrze, że jest ciepło, więc nie narzekają na razie na brak tego ciepła. Co mnie bardzo cieszy osobiście. Dobrze, żeby ten warsztat zrobić, to będzie potrzebna nam duża ilość rzeczy. A to co to jest? A moździerz, dobra. Spróbujmy zrobić gorzałkę. Opału potrzebujemy. Dobra, z książki niestety. No i dobra, no i rób. Myślę, że przyda nam się w przypadku jakiegokolwiek handlu. Musimy czekać. Idzie właśnie wziąłeś handlarz. Spróbujmy przehandlować kilka ziołowych tabletek na jakieś żarcie. Bo tak to nie mamy czym zbytnio handlować. Myślę, że 4 za. Dobra, plus to. Bardzo dobrze. Przyda nam się opał. Moja oferta jest nadal imponująca. Świetnie umowa stoi. Gdybym tak zamienił. Zdjął jeden listek właśnie. I spróbował te części. Zdjął dwie deski. Wrzucił wodę. Myślę, że możemy jeszcze trochę nagiąć to. Dobra, coś jeszcze byś chciał, tak? Dobra. Ziółek nie będziesz chciał w takim razie. Ale to w takim razie możemy... Nie, no dobra. Bardzo hojnie z mojej strony. Dobra, zgoda. I teraz
listek. Okej. A, już nic z tego. To weźmy dwa. Przehandlujmy. Potrzebowaliśmy drewna. Całkiem sporo. Nie chcę się wystrzelać. Dobra, wiele możesz dać za bandaże, tak? I bardzo hojnie z mojej strony. Czekajcie, może jednak... O. I trochę żeśmy pohandlowali. No i dobra. Możemy załatać. Co myślę jest dobrą rzeczą. Dobra, zróbmy załatankę najpierw. I tu na górze. Okej. Czyli zostanie nam jeszcze jedna dziura. I dobrze by było jakieś warzywka zacząć robić, ewentualnie spróbować kuchenkę ulepszyć. Może wtedy coś z konserw będziemy mogli zrobić. Stałeś i byś chciał sobie pojarać. No to niestety przykro mi. Możesz mi za to włączyć radio. Kawa się stała towarem deficytowym. Gra muzyka, to może nie. Muzyka klasyczna, fajnie. Możliwe opady. Włączmy sobie. Cokolwiek. Krzesło mnie interesuje. Załatałeś? Świetnie. Jak jesteś zmęczony, to... Zabierz butelkę. Możemy zrobić jeszcze jedną, może? Jesteśmy w stanie. No to proszę bardzo. A miałem kuchenkę zobaczyć, żeby ulepszyć, co potrzebuję, więc... Okej, niech się robi. Nam kolejna buteleczka. Trochę drewna, tak? Trzeba będzie pomyśleć. 6 sztuk drewna to nie jest jakoś strasznie. Więc może przy najbliższej okazji weźmiemy tego drewna trochę. Okej. Marko, wstajemy. Musisz być najedzony. Zmęczenie zaraz załatwimy. Dobra, zobaczmy tutaj. Mamy jedno krzesło, mamy łóżka. Brakuje książek, nie mamy fajek. No niestety, no fajek nie będziemy mieć raczej.
prędko. Chyba, że gdzieś znajdę jakieś skręty. Dobrze by było tu w okuradzie jakieś krzesło postawić, ale to zaraz zobaczymy. Albo nie, czekajcie. Co ja robię? Poczekajmy, aż ta butelka nam się zrobi ze spirytusem. I zabierzemy ją. No, wyspałeś się. Ty to jednak jesteś. Już w sumie tak, jest godzina 6. Myślałem, że dojedziemy do końca dnia w takim razie. Dobra, zabieraj. Dobra, ty sobie śpi. Mamy noc. Jedzenie dużo, materiały dużo. To są niebezpieczeństwo, to nie. Wojska się nie będę pchał. Dziwo, jacyś ludzie. Nie chciałbym się gdzieś wsadzić, żeby zginąć. Nie mam wytrychów. Ale dobra, najpierw wybierzmy kto. Czuwajcie we dwójkę. Zawsze to będzie wam raźniej. Wytrychy i nóż. Łomu nie ma, nie mam sensu, nie widzę sensu zabierać. Ruszajmy. Spróbujmy to zrobić powoli, po cichu. Mam nadzieję, że się uda. Aha, to jest tutaj. Nie, 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 nie biegaj. Tylko biegał i biegał. Te drzwi są zamknięte. To dobrze. To mnie akurat cieszy. Koleś czegoś szuka. Nie zamknąłem drzwi. Ale nie, dobra, tych nie otwierałem, więc git. Zabierzmy części. Kolo dalej tu stoi, czy poszedł? Teoretycznie tu mogę się schować. Próbuję to zamknąć. Oni jak zobaczą, że ktoś tutaj jest, to mogą to zobaczyć na podstawie właśnie części z broni, się na pewno nam przydadzą. Schowajmy się zatem. No po nie, na razie się nie chowajmy. Dobra, idzie tu ktoś. Jakaś typiarka.
poszło na górę. Lodówka. Yeah. Dobrze. Gratuluję. Na pewno cukru będę potrzebował. Wody zresztą też. Zjedźmy na dół w takim razie. Drzwi zamknij, głupku. No, na pewno to może być szluk. Goddammit, tu poczekajmy. To otwórzmy. Może tu coś ciekawego jest. No tak niekoniecznie, rzekłbym. Wyrywanie desek będzie turbo głośne, więc raczej bym tego nie robił. Nie radzę ci schodzić. Dobrze, dobra decyzja. Wow. Czyżby miał się udać? Pokaż mi plecak. Jest konserwa, jest to. Dwie deski tylko, ale trudno. Tych części mam całkiem sporo. Mam nadzieję, że tu nie ma nikogo na górze. Dobra, uciekamy. Wow. Było troszeczkę ryzyka. No, ale udało się na szczęście, tak jak zauważyliście. No, nie ukrywam. O, wzrost przestępczości. To mi się nie podoba. Dobra, okej. Jesteś w stanie ulepszyć? Nie, mamy za mało desek. Bruno, w takim razie. Cztery, dobra, zrób. Ustawmy radio. Temperatura spada. Okej. No, bardzo martwi mnie ten komunikat o zwiększonej przestępczości. Chyba pora będzie jakąś broń stworzyć. Dobra, ty zjadłeś, więc narciarz. Ty pewnie będziesz chciał dwa. W sensie dwie porcje. Nie łap się za żołądek. Ja wiem, że ty jesteś głodny. Jak zresztą i wszyscy. Dobra, spać. Zobaczmy, co możemy zrobić. Możemy zrobić fotel, możemy zrobić
oddziałowy, lekarstwo, patronki. To musimy zrobić. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Co obstawiam, że przy oknie gdzieś. A bo tu taka rura jeszcze wyłazi. Dobra, tu to ustawimy. To jest bardzo dobry pomysł. Wtedy będziemy mieć, będziemy filtrować, będziemy mieli wodę, tak? Więc wody już nie będziemy musieli zbierać tak naprawdę. No jak dzisiaj zrobię czwartą butelkę wódki, to myślę, że za bimber będzie można coś pohandlować. Nie mam filtru, filtr się robiło tu. Zrób dwa od razu. Cisza, spokój. Dobra. Zobaczmy, czy tu możemy jakieś ulepszenie. Nie, bo nie mamy tego. Ale możemy spluwę zrobić. Dobrze by było pomyśleć o tym. Części mamy. Do pomyślenia temat. Dobra, wróćmy. Nasz filtr. A i z tego będziemy mieć cztery porcje wody. Chyba nawet bardzo dobrze. Alkohol. Akurat, widzicie, 4 porcje wody, to jest jedna butelka. Nie no, to świetnie. Dobra, ty będziesz stał tutaj i będziesz pilnował tej wody. Idziesz spać. Ta czwarta butelka może nas tutaj uratować. Może nawet jakiś kawałek broni byśmy dostali. No bo dobra, już jak biegasz to sobie klepnij tam. No teraz no tak naprawdę czekamy na tą wodę. I myślę, że nie ma sensu, abyście wy też patrzyli i czekali na tą wodę. Także do momentu, aż się zbierze ta woda i skończy się dzień, to będę, że tak powiem, poza nagraniem. A ja wam teraz bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Hej!